Rezi rozstał się z Agatą. Rezi rozstał się z Agatą po prawie 4 lata w związku. No i para rozstała się w zgodzie i gdzieś tam ścieżki ich się rozeszły. Tak. Generalnie bardzo fajnie, że Rezi mówi, wiesz, tłumaczy jakby te rozstanie tak bardzo racjonalnie, jak facet z jajami, po prostu tutaj nie jest to jakieś rozstanie, które bazuje na jakiejś aferze, dramie, jak to jest ogólnie popularne no tak, wśród no, świata celebrytów. Ich związek rzeczywiście był publiczny w jakimś stopniu, tak. No dlatego poinformował o rozstaniu. No tak jak sam Rezi wspomniał w filmie, że ich ścieżki zaczęły się gdzieś rozchodzić, nie dogadywali się koniec końców w pewnych tematach, no i rozstali się. Tak, ale życzę sobie powodzenia na nowej drodze. Widać, że Rezi jest troszeczkę przygnębiony, ale ostatnio na story opowiadał, że próbuje sobie zająć myśli nowym projektem, w którym już włożył kupę kasy. Jest to masakra. Dlatego staram się żyć projektem. Na dzień dobry już włożyłem 75 tysięcy, a będzie jeszcze jakieś plus 50 i na tym się skupiam. Tak, i dodatkowo jeszcze można powiedzieć, że piesek o imieniu Klucha no zostanie z Agatą. Zostanie z Agatą, bo Rezi powiedział, że no, z nią będzie Agata mieć będzie najlepiej, bo on nie jest w stanie zagwarantować mu tyle czasu, ile zapewne poświęci mu Agata. Agata da na pewno więcej ciepła pieskowi. Znaczy, no facet też może dać. Ale w sensie takim, że więcej czasu poświęci, no, bo Rezi jest zapracowany ziomeczek. Tak. Tak czy inaczej lecimy do kolejnego newsa.